gości, ale jakby najbardziej gorąco witam artystę, Andrzej Karpiński. Osoba niezwykła, prace też niezwykłe i takich, ja pamiętam, a tradycja w tej sali małej, wystawowej była sięga kilkanaście lat. I przewinęły się tutaj różne rodzaje sztuk, natomiast malarstwa surrealistyczno-hiperrealizm i surrealizm razem, o ile pamiętam, nigdy tym bardziej wykonywał, czy tworzonego przy pomocy airbrusha, czyli twórca też, jak sam o sobie mówi, wielowątkowy i muzyk, i artysta, i też teksty. I to oczywiście skojarzenie pierwsze z patronem muzeum, Józef Ignacy Graszewski, który wszystkie od początku do końca pisał sam. I to pisał gęsi piórem, proszę Państwa, to taki niezły wypoczynacie, ale ten live motion naszego spotkania, tą pióro, czy gęsie, które jakby przeistacza się w stalówkę, jak pisze jego sekretarz Brzoskos, świetlonym przykładowo sobie zestaw gęsi piór. I sam te pióra ostrzy, oprócz tego też jest archeolog, historyk, muzyk. Sam też grywał i to nie wiem, ma na fortepianie. Kraszewski, artysta, malarz, grafik, pisał o technice, pisał o sztuce nowej wojskowej, tak mi się sprowadza z aerografem. I z tymi pana, nie chcę tu za dużo mówić, bo to mamy z tymi antenami kosmicznymi NASA, które z tymi pan miał do czynienia w pewnym stopniu, ale. To są te wątki, które się pokrywają, ale proszę Państwa, dzisiaj wieczór niezwykły, oczywiście tak jak Andrzej Karpiński, muzyk, artysta, to widzimy. Także dzisiaj mamy Ida Wojtaszek, tak? Iga Wojtaszek, wykona, ale to pan artysta zapowie. Natomiast jeszcze chciałem na marginesie powiedzieć, że dzisiaj reprezentacja Państwa jest przyzwoita, tak powiem, zważywszy na mnogość wydarzeń kulturalnych dzisiaj w Poznaniu, dzięki za czas za godzinę Bibliotece Raczyńskiej, czyli w naszej dziedzinie. Też Iga miała wystąpić, właśnie w Bibliotece Konfederacji Cenzyńska, ale się rozchorowała. My mamy za to młodą Igę, artystkę za chwilę. Także wszystko się zgadza. No i w ogóle witamy artystę. Dziękuję również za ten przemiły wstęp, bardzo ciekawy. Dziękuję rzeczywiście za tak dużą frekwencję, bo w obliczu dzisiejszych imprez w Poznaniu to jest coś niesamowitego. Proszę Państwa, dzisiaj tak jak Pan Krup powiedział, zajmuję się wieloma rzeczami, ale żeby nie przedłużać. No, w takim momencie. Najlepszy. A propos moi koledzy z klasy, nasi może. Chciałbym się skupić tylko na aspekcie malarskim swojej twórczości, czyli tego, co dzisiaj tutaj prezentuję, czyli malarstwo aerografem. Jest to urządzenie, które powstało 100 lat temu, bez konkretnego zastosowania. Wymyślił je stomatolog w celu pokrywania niedoskonałych wtedy plomb farbą, szczególnie na potrzeby filmu. I to równo z początkiem kinematografii właśnie powstał ten aerograf, a tak naprawdę to on w duecie pracował z laryngologiem, mieli wspólne gabinet. I ten laryngolog o nazwisku Bedrick cały czas pracował na tym, jak aplikować lekarstwo na nieżyw gardła. I w końcu wymyślił urządzenie zwane atomizerem. Ten atomizer, który do dzisiaj stosujemy, to jest dosłownie ten sam, który powstał 100 lat temu. Tam nic nie zostało zmienione przez ten czas. I ponieważ jego kolega, ten stomatolog, był amatorem akwarelistą, postanowił wlać do tego urządzenia zamiast lekarstwa farby, bardzo rzadkiej farby, i zaczął malować swoje akwarele tym jeszcze wtedy prostym
urządzeniem. Po iluś latach, jak już fotografia zaczęła być bardziej potrzebna i w reklamie, i w ogóle fotografia, zaczęto retuszować zdjęcia tymże aerografem. Gdyż te fotografie nie były wtedy doskonałe. W ogóle nie było żadnej fotografii bez retuszu aerografu kiedyś. W ogóle sztuka nowoczesna, to może pani profesor Kuper. Uzupełniła. No ja już raczej skończę o tej historii. Aerograf wygląda mniej więcej tak. Celowo go wziąłem, aby pokazać. Aerograf wygląda tak. Tu się wlewa farbę, tu się dołącza powietrze. Jest takie charakterystyczne pst. Tutaj emocje artystyczne się pojawiają w końcowej fazie malowania. To znaczy, że 70-80% pracy to jest czysta dyscyplina i technika. Tyle tytułem wstępu. No i właśnie zapraszam do oglądania. I teraz Iga Wojtaszek. Iga Wojtaszek jest 12-letnią uzdolnioną pianistką, która ma wiele sukcesów już w tej chwili, mimo tak młodego wieku. Jest laureatką pierwszego miejsca w wielu konkursach pianistycznych. Może ty, Asiu, powiesz parę słów o Idze, zanim zacznie swój recital. Może chciała? Mogę powiedzieć, że po raz pierwszy raz kiedyś byłam na instrumencie elektronicznym. To co? Muzyka chyba mówię. Sama za siebie. Dziękuję. Jestem je zobaczyć. Dzięki ci, Iwono, dzięki.